Mezozoiku żyło wiele wielkich gadów, nie tylko dinozaurów. Przykładem może być sarkozuch, kuzyn krokodyli, którego długość jest szacowana na jakieś 9 metrów, a masa na kilka ton. W jego środowisku żyło wiele dinozaurów, nasuwa się zatem pytanie, czy ten gigant mógł na nie polować? Sarkozuch został nazwany w 1966 roku na podstawie skamieniałości znalezionych w Afryce. Nazwa ta została utworzona z greckich słów oznaczających ciało krokodyla. Gad ten jednak nie do końca był krokodylem. Należał on do grupy krokodylomorfów o nazwie Tetyzuchia. Tetyzuchy były stosunkowo blisko spokrewnione z krokodylami, jednak krokodylami nie były. Jak dotąd odkryto dwa gatunki sarkozucha. Pierwszym jest Sarkozuchus imperator, który jest gatunkiem typowym tego rodzaju. Jego liczne skamieniałości odnaleziono w Afryce. Drugim gatunkiem jest Sarkozuchus harti. Został on nazwany znacznie wcześniej niż Sarkozuchus imperator, bo już w 1869 roku, tym samym nawet wcześniej niż sam rodzaj, do którego należał. Początkowo jednak Sarkozuchus harti był zaliczany do innych rodzajów. Najpierw do rodzaju Crocodylus, a następnie do rodzaju Goniopholis. Dopiero później uznano go za gatunek sarkozucha. Skamieniałości tego gatunku odnaleziono w Ameryce Południowej. Niestety są to nieliczne i niekompletne szczątki, więc tutaj skupimy się bardziej na afrykańskim gatunku. Oba gatunki żyły we wczesnej kredzie. Skały, w których odkryto Sarkozuchus imperator, są datowane na Apt-Alb, czyli na około 112 miliony lat. Natomiast dokładniejszy wiek tego drugiego gatunku jest dyskusyjny. Jak duży był sarkozuch? Największa znaleziona czaszka ma 160 cm długości, choć można natrafić na wzmiankę o 170-centymetrowej czaszce. W 2001 roku pojawił się artykuł, w którym na podstawie tej 160-centymetrowej czaszki oszacowano, że sarkozuch osiągał nawet 12 metrów długości, a jego masa mogła wynosić 8 ton. Z takim rozmiarem miałby szansę na zostanie największym znanym krokodylomorfem w dziejach. Inne szacunki podają jednak nieco mniejsze rozmiary. Przykładowo, w jednym z późniejszych badań, na podstawie kości udowej, jego długość oszacowano na jedyne 9 metrów. Podobne wymiary otrzymano w badaniu z 2019 roku, gdzie długość tego gada oszacowano na maksymalnie 9,5 metra, a jego masę na maksymalnie 4,3 tony. Jednak nawet przy takich mniejszych rozmiarach sarkozuch nadal byłby w czołówce największych krokodylomorfów w dziejach, a jedynie nieliczne znane gatunki mogły być od niego większe. Dla porównania. Największym obecnie istniejącym krokodylem jest krokodyl różańcowy, mierzący do około 6 metrów długości i osiągający masę około 1 tony. Sarkozuch ogólną budową ciała przypominał jego współcześnie żyjących krewnych. Jego ciało, tak jak u krokodyli, było pokryte osteodermami, czyli kostnymi płytami osadzonymi w skórze. Tworzyły one ciągłą powierzchnię od szyi aż do ogona. Pod tym względem różnił się więc od dzisiejszych krokodyli, u których występuje pewna nieciągłość między osteodermami szyi i tułowia. Pysk sarkozucha był stosunkowo długi, stanowił około 3/4 długości całej czaszki. Był jednak stosunkowo szeroki, zauważalnie szerszy niż na przykład pysk gawiala. Jednak pod pewnymi względami przypominał gawiala, mianowicie przód pyska był szerszy. Opis ten dotyczy jednak tylko osobników dorosłych. Młodociane osobniki miały bardziej gawialowaty pysk niż dorosłe. U osobników, których czaszki miały mniej niż 1 metr długości, pysk był zdecydowanie węższy niż u osobników w pełni wyrośniętych. Może to wskazywać na to, że osobniki młode zajmowały nieco inną niszę niż dorosłe sarkozuchy.
Byłaby to zresztą sytuacja dość podobna jak u współczesnych krokodyli. W paszczy tego gada znajdowały się 132 zęby. Ich budowa i rozmieszczenie może dać pewne wskazówki co do tego, na co polował serkozuch. Uzębienie było w pewnym stopniu heterodontyczne, to znaczy zęby różniły się od siebie wielkością i kształtem. Przednie były duże, wysokie, a kształtem przypominały kły psów. Tylne były za to niższe, masywne i zaokrąglone. Największymi zębami były trzecie i czwarte zęby kości przedszczękowych. Duży był również dziesiąty ząb kości szczękowej. Co interesujące, żuchwa była zauważalnie krótsza od szczęki. Między zębami kości przedszczękowej a krawędzią żuchwy znajdowała się 10-centymetrowa przerwa. Tak więc zęby, przynajmniej niektóre, nie były tak rozmieszczone, by idealnie do siebie pasowały. Dobrze dopasowane do siebie zęby są dzisiaj spotykane głównie u krokodyli odżywiających się rybami. Może to świadczyć o tym, że dużą część diety sarkozucha stanowiły nie ryby, a duże zwierzęta lądowe, na przykład dinozaury. Dzisiaj w podobny sposób odżywia się krokodyl nilowy, który często poluje na duże ssaki. Jednak jeśli tak było, to nie oznacza to, że sarkozuch od razu rzucał się na największe giganty. Dinozaury miały różne rozmiary, a ich zdecydowana większość była mniejsza od sarkozucha. I inne badania wskazują na to, że jeśli sarkozuch rzeczywiście polował na zwierzęta lądowe, to właśnie na takie. Krokodyle, atakując większą ofiarę, wykonują tak zwany obrót śmierci, dzięki któremu obezwładniają ofiarę i wyrywają kęs, który mogą połknąć. Bo krokodyle nie potrafią po prostu odgryźć kawałka mięsa, muszą go wyszarpać. Badaczy zastanawiało, czy obrót śmierci mogły wykonywać także wielkie wymarłe krokodylomorfy. Przeprowadzono więc badania biomechaniczne dotyczące tego, jakie naprężenia działałyby na czaszki tych gadów podczas obrotu śmierci. I wyniki były takie, że o ile równie wielkie krokodylomorfy z rodzajów Deinosuchus i Purosaurus prawdopodobnie były w stanie wykonywać obrót śmierci, to sarkozuch już niekoniecznie. Wydaje się więc, że nie mógł polować na zwierzęta większe od siebie. Wróćmy jeszcze do uzębienia, bo może ono sugerować także inny rodzaj diety sarkozucha. Otóż heterodontyzm mógł być adaptacją do durofagii, czyli odżywiania się twardymi elementami ciała, miażdżeniem twardych kości, skorup czy pancerzy. Możliwe więc, że sarkozuch był dobrze dostosowany do zjadania żółwi lub dużych kości. Podsumowując, czy sarkozuch polował na dinozaury? Tego nie wiemy, podobnie jak nie wiemy, co tak naprawdę bywało głównym daniem tego drapieżnika. Być może przyszłe badania rozwiążą tą kwestię, póki co jednak jest to zagadka.